Witam serdecznie, to Joachu, tutaj Kreol Barceloną. Ostatni odcinek z Barcelony i tego jeszcze z Borussii, bo bez głosu, no ale tam jakieś roszczenie było, no i co ty, cały dźwięk się stracił, ale teraz próbuję wyciszyć ten dźwięk z gry i powinno wszystko być już w miarę dobrze. Teraz mamy mecz towarzyski ze Wolfsburgiem i to będę symulował. Pominiemy to 3-0, dwie bramki Messiego i Griezmann na bramkę strzela. Oferta transferowa da Piqué, ale ją odrzucimy. Mogłoby to kupić tak, do Barcelony, żeby jakieś transfery zrobić. Transfery. Kogo tu jeszcze sprzedać? Ter Stegen przyszedł, nowy bramkarz. Naldo, obrońca środkowy. Felipe Luis, lewy obrońca. Igo Martinez, też środkowy obrońca, bo tam mam braki duże. Przyszedł też Oscar. Valdez jeszcze gra. Mascherano, wszystko to są starzy zawodnicy. Iniesta 30 lat, Xabi już 34 ma. Także to leci. Royce, Fabregas, Muniain. Także może jakiegoś jeszcze napastnika, ale nie, napastnika też nie. Napastnika raczej też nie, pomocnika też nie. Może jeszcze jakiegoś obrońcy. Neymara, mam tu Niłota, Griezmann może atakować, Messi na Pedro, także tych napastników mam dużo. Nie ma prawego obrońcy, nie ma. Tylko jest przecież lewy obrońca. Jordi Alba jest tylko jeden LO. Nie, Felipe Luis jest LO, czyli prawego nie ma. Za Alvesa nikogo nie mam w zastępstwie. Także PO muszę kupić prawego obrońcę. Maksymalny wiek 27, minimalny 22. Schmidt, Richards. To kupić Phil Jones, Rafaler, ale mi odrzucili za Rafalera ofertę. To poszukamy jeszcze w innej lidze. W ogóle to jest nieznani zawodnicy. To nie kupimy nikogo. Z League N może kogoś tam znajdę. Karl Macher. Też nie ma nikogo ciekawego. Nasze ligi hiszpańskie może rodzimej
Carlos Martinez, ale już Carvalhal. Fernandez może. Javi Lopez. To wszystko już wiekowi ludzie. Tu jeszcze o Bundelize może poszukam. Czy się kogoś zastanowić. Uchida, o, ciekawy zawodnik. Durm, bardzo młody, z Borussii. Rafinha jest. Dobre Selassie. Tutaj jest jakiś wybór większy, widzę. Tego Uchidę, albo tego Durma. Szybkość, wytrzymałość, no. Kupimy sobie go. Damy za niego 12 milionów. Powinien się też namówić na to. A my lecimy z pierwszym meczem z Vallecano. Otwarcie u siebie. Skład Valdes, Alves, Piqué, Busquets, Alba, Mascherano, Fabregas, Iniesta, Messi, Pedro, Griezmann. Royce na ławce, Neymar na ławce, Xabi na ławce. No Xabi by musiał wejść za Mascherano. Royce, Neymar, Nixon na ławce. Poniło tak samo Oscar. De Stegen, damy De Stegena na bramkę z Alvesa. Oscar Valdes, Naldo, też jeszcze niech jest na ławce, Felipe Luis, Zieliński, Wolski, Oyer są na rezerwie, jeszcze Igo Martinez, Muniain, Linetti, akurat takie nazwiska nowe, ale Muniain potem będzie grał i na pewno jeszcze Felipe Luis bardzo często, Igo Martinez też przede wszystkim. A nie zagramy tym starym składem. Staramy się ten mecz oczywiście wygrać, by inaczej by nie było. I mamy bramkę. Messi w 20 minucie strzelił głową, nie to powód dla niego, ale głową strzelił. Pierwszą bramkę w sezonie. I prowadzimy 1-0 z Vallecano. Niepilnowany Messi, no i uderzenie głową. Bezszans bramkarz. To była fantastyczna okazja Griezmann do Messiego. Messi bezpośrednio uderzył, ale tylko słupek. I tylko rzut rożny. Iniesta centruje. Busquets, ale. Wystrzał. Jeszcze był blokowany. A Piqué. No ale nad podprzeczką. I niestety Vallecano remisuje teraz, szczera błyno. Tutaj akurat udało mi się rozegrać dobrze piłkę. Niesamowite. Obrońca tutaj zawalił. A bramkarz był bez szans. I mamy bramkę w 89 minucie. Pedro strzela na 2-1. I tutaj Barcelona wyjmuje prowadzenie. Znakomita akcja, podanie Griezmana do Pedro, a Pedro tutaj już nie dał szans bramkarzowi Vallecano. I koniec meczu, wygrywamy 2-1. Dobry początek sezonu, zwycięstwo. 3 punkty się liczą. O, przyjęli mi ofertę.
Może troszeczkę za dużo dałem jak za niego, ale dobrze, że się zgodził. Następny mecz z Deportivo będę symulował. Przyspieszę tą karierę. Przez te mistrzostwa troszeczkę to z Borussią się mija. Wygrywamy tylko 1-0, kurczę mole. Ale wygrywamy. I możemy je zaakceptować. 28 milionów jeszcze mam na transfery. Od miesiąca Fabrega będzie kontuzowany. To trochę kiepsko. No i teraz mamy mecz z Granadą. Teraz będę symulował u siebie. Wyszedł za niego Royce do składu. 4-0, dwie bramki Pedro, Busquets i Neymar. Kolejne pewne 3 punkty. Ostatni dzień transferowy. Kogo to jeszcze kupić? Obrońców już nie. Jakiegoś napastnika. Ewentualnie Ramos, nie. Rudniews. Bez przesady. Javier Fernandez w Borussii. Nie ma Milika. Ma Benga może kupić, ale też nie. Nie ma Milika. Liga portugalska. Kogo oni tu mają? Martinez. $12 milionów damy za ciebie. Serie A. Zapata. Higuain jest też. Insigne. Młody zawodnik. Włoch. Mamy za niego 14 milionów. Balotelli. O, Balotelli. No choćby. 16 milionów za Balotelliego. Bo to nie przejdzie moim zdaniem za bardzo. To też zaoszczędzić. No dobra, to tyle z Serii A. Z Anglii jeszcze może poszukamy. Benteke. Benteke. Na ciebie damy 18 milionów. On mi się bardzo przydał. Fajny zawodnik, bardzo mi się podoba, jak gra.
Bale tu jeszcze gra w Tottenhamie. Go nie kupił. Giroud, Daniel Lewandowski też nie. W zeszłym sezonie grał Lewandowskim. Teraz jakiś zawodników chce kupić. Dobra. Jeszcze. Z naszej ligi. Kogoś może znajdziemy. Tylko Costa. Nie tylko Costa by kosztował. 15 milionów. Coś to pisało. Mamy 16. Wątpię, żeby się zgodzili. Ale spróbować można. Suarez w Realu. Dobra, to wszyscy, bo to jedziemy. Ostatnim dniem transferowym jakiegoś napastnika na pewno kupię. Ciekawe, na którego stawiacie. O, przyjęli Zadiego Kesztę, naszego wspaniałego zawodnika. Podpisujmy kontrakt, panie Diego Kesztę. A, jednak Aston Villa odmówiła. Chciało więcej za Benteke. Tak samo Milan to było pewne. I Insigne to samo. Martinez. Martinez by kosztował też więcej. To kupimy tego kosztę. W sumie chyba to jest tak najlepszy, bo w moim zdaniu wybór. Nie, Benteke by byłby najlepszy z tych wszystkich. Moim zdaniem. Ale jego kosza też bardzo dobry zawodnik. I osłabimy przede wszystkim Atletico. Moim zdaniem tego kosza będzie lepszy w przyszłym sezonie FIFA. Będzie bardziej wzmocniony. Kończymy. Cały transferowy show. Kogo by to teraz tak powołać do kadry? Nie no, bez przesady, no. Więc tak, Tytoń, wejdzie Fabianski za Tytonia. Kogo tu jeszcze możemy wymienić? Matuszczyk, wejdzie Teodorczyk za ciebie. I tyle. Ze zmian w kadrze. Następne biuro. Kontuzja kogo? Czy Ninardo? Dobra. Idziemy dalej. Eliminacja do Mistrzostw Europy. Niesamowite. Gramy ze Szwajcarami teraz. Stawimy sobie zespół. Przede
wszystkim. 4, 3, 2, 1. I składzik Szczęsny, Piszcze, Kamiński, Perkis, Benisz, Polanski, Krychowia, Grybus, Glik, Sobota, Sobiech. Nie za bardzo, Lewandowski za Sobiecha. Fabianski, Sobiech na ławce, to się zgadza, Mierzejewski, Poszczykowski. Za Sobotę. Sobota na ławce, Mierzejewski na ławce, Glik wejdzie za Perkisa. Krosicki i Obraniak niech są na ławce. Rezerwy Peszko, Zieliński, Todorczyk, Ożeniowolski. Żeby to jeszcze zmienić. Na Rybusa ewentualnie. Na Sobotę. I bym Mierzejewskiego wywalił w ogóle, dał Teodorczyka alternatywę w napadzie. I tak by wyglądała cała ta kadra. No to gramy. Mecz eliminacyjny na Mistrzostw Europy. Może z Szwajcarami nie będziemy grać, ale tutaj są inne dwa grupy. A szkoda, bo mogę zrobić oryginalne grupy. I mamy bramkę. Brawo, brawo, Lewandowski, Robert, tutaj strzela bramkę po fantastycznym podaniu Baszczykowskiego. Baszczykowski centruje, a Lewandowski strzela głową i nie daje szans bramkarzowi Szwasali. I prowadzimy 1-0. Uderzenie Baszczykowskiego, ale jednak zbyt wysokie. A szkoda, bo mogła to być druga bramka dla Polski. I mamy drugą bramkę. Ten znowu razem Paszczykowski z Lewandowskim na spółkę strzelają tą bramkę. Fantastyczne podanie. I znowu Robert głową uderza i trafia. Fantastyczne uderzenie. Znowu obrona Szwajcarów zaspała. I mamy trzecią bramkę, tym razem Grzegorz Krychowiak dobił strzał Lewandowskiego, bo Lewandowski uderzył, bramkarz bronił, ale Krychowiak dobija. Mamy 3-0, piękne otwarcie eliminacji Mistrzostw Europy. Koniec meczu, piękna wygrana 3-0, pewne zwycięstwo naszej reprezentacji nad Szwajcarami. Lewandowski zawodnikiem spotkania. Także wszystko dobrze. Z Niemcami gramy. Kurde, trudna grupa jak Pirun. Niemcy. Austria. No to jest taka słabsza drużyna. Belgia silna, Szwajcaria. Akurat silna nie była, ale jednak jest dobra drużyna. I Turcja. No to oczywiście Niemcy, Turcja, Belgia to są naprawdę zespoły, które mają dobrą reprezentację i lepszych zawodników od naszych. Nie ma tu żadnych Azerbejdżanów, Kazachstanów, Rumunów, Turków i innych. Czy Turcy są, ale Kazachstanów, jakichś Arabów, czy coś takiego. Wszystko bardzo mocne zawodnicy i kadry. To nie ma co podwyżka. Ale to będziemy się zajmować może w następnym odcinku, bo ten odcinek już trochę trwa. Także zaczniemy od meczu z Belgią na wyjeździe, bardzo trudny meczu. Grupa nie jest łatwa, no trzeba będzie jakoś awansować z tej grupy. To będzie nie lada wyczytem, ale w FIFA jest to możliwe. Także oglądajcie nasz ten odcinek. Na razie, cześć.